Dobry wieczór. Witam Państwa na pierwszej części konferencji po meczu Górnik Zabrze Lech Poznań. Za nami wielkie emocje, świetne piłkarskie widowisko zakończone podziałem punktów, a o komentarz tradycyjnie i gościnnie jako pierwszego poproszę trenera drużyny gości, pana Iwana Dziurdziewicza. Dobry wieczór Państwu. Za głośno jest, muszę uważać. No, a sporo emocji widzieliście sami. Zaczęliśmy ten mecz bardzo, bardzo słabo. Nie byliśmy skoncentrowani, na co uczulamy co mecz zawodników, że mecz gramy na pierwsze ostatnie minuty. Trzeba wejść mecz bardziej skoncentrowany, zwłaszcza w tym naszej lidze, która jest podoszalona. Widzieliśmy, że dzisiaj Górnik będzie potrzebował bardzo punkty, jeszcze że po prostu tym swoim wojsku nie wygrał. Miał ogromną presję, myśleliśmy to wykorzystać. Wyszliśmy bardzo słabo ten mecz, przegrywając po 15 minuty 1-0. 20-25 minut zaczęliśmy grać, dopiero co uważam, ja słyszę zbyt późno. Mieliśmy kilka dokładnych sytuacji w ataku. Ten brak koncentracji w obronie widać było i brak koncentracji też było w linii ataku. Wszystkie te piłki, które mieliśmy przed bramką, było wiele strzałów niecelnych, które wynikało z braku koncentracji, to było widać. W drugiej połowie chcieliśmy ruszyć, odrabiać straty. Wierzyliśmy też, uważam, w drugą połowę tak bardzo słabo. Uczułem zawodników o przerwie, że nie możemy wygrać ten mecz spacerując, że musimy wyjść ten mecz od razu agresywnie i musimy po prostu wyrównać i wygrać. Dopiero zareagowaliśmy po drugiej bramce Żurkowskiego. Widać, że ten zawodnik, mój zawodnik perspektywiczny, jak tak będzie grało, to przed nim wielka kariera i ta była niesamowita bramka. Po tych 2-0 zmieniliśmy system gry tak na trzech obrońców, a przeszliśmy 1-3-5-2. Chcieliśmy zaryzykować w ataku bardzo mocno, bo już nie było nic do stracenia. Szybko ta bramka na 2-1, wiara w zespół, na 2-2, dużo okazji. W ostatnich 5-10 minut mogliśmy ten mecz wygrać, mogliśmy ten mecz przegrać. Wywozimy stąd punkt z całego przebiegu meczu. Możemy być zadowoleni, ale ja ogólnie nie jestem zadowolony. Musimy te mecze zacząć grać od pierwszej do ostatniej minuty. A chwała zespołu, że walczyli do końca i jeden ten punkt uratowaliśmy, ale ja jako trener jestem ambitny i mogliśmy ten mecz o wiele lepiej rozegrać, zaczynając od pierwszej minuty. Ale cóż, ten punkt jednak jest z tej całej perspektywy, całego meczu dobry. Dziękuję bardzo trenerze. Bardzo proszę o pytania. Przypomnę, że na sali jest mikrofon, z którego proszę korzystać. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję trenerowi. Za kilka chwil spotykamy się z trenerem. Dziękuję bardzo, proszę. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.